Witaj na moim kanale Po Stronie Światła. Nazywam się Siatra. Dzisiaj moim gościem jest Marta. Witam, Marta. Witam. Witam widzów. Jak dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze. Pięknie. Mam poczucie, że moja ścieżka idzie w dobrą stronę. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie naszych czasów. Bardzo dużo się dzieje. Piękny czas wzrostu i myślę, że wiele z nas odczuwa dużo zmian w przestrzeni, ale też w sobie. Mhm. No i ja też jestem taką osobą, która od wielu lat właściwie poszukuje tego sensu istnienia, bycia, takiej harmonii między ciałem, duchem, materią. I no tak jak pewnie wielu z Was, także szczęścia w zasadzie. I trochę o sobie, no co mogę powiedzieć, w zasadzie moja ścieżka jest dość złożona, bo zawodowo robiłam wiele rzeczy, ale wszystko tak naprawdę koncentruje się wokół rozwoju, rozwoju takiego świadomego, duchowego, wokół też edukacji. A wiele tematów mnie interesowało. Interesowało mnie zawsze to, jak funkcjonuje człowiek jako istota wielowymiarowa, nie tylko ograniczona do dwuwymiarowości, jak często nas uczy system. I z tych poszukiwań właściwie wyłoniła się moja ścieżka tak naprawdę w i pracy, i tak naprawdę własnego doskonalenia, bo zaczęłam od siebie, od zmiany wewnątrz. I zaczęłam też zauważać zmiany w przestrzeni wokół mnie. Idąc z umysłu, tak naprawdę doszłam do serca i teraz moja ścieżka prowadzi mnie tak naprawdę od serca do przestrzeni. I to myślę, że jest najpiękniejsza droga, kiedy czujemy siebie, kiedy w pewnej uważności na swoje potrzeby ciała, ducha, na innych ludzi. A wychodzimy jakby do świata pełni światła, pełni takiego właściwie odpuszczenia tego, co nam nie służy, tego, co nam było też narzucane nierzadko, co sami też sobie wypracowaliśmy na różnych ścieżkach. Mhm. Mam poczucie, że poszukujemy w tej chwili autentyczności takiej w sobie i tego połączenia tej boskiej cząstki. I właściwie to jest chyba klucz, jak dla mnie przynajmniej, do szczęścia, ale też do sensu życia, do nadania sensu tej wędrówce, tym lekcjom życiowym, które się nam pojawiają w zasadzie wszystkim. Każdy ma trochę inny oczywiście. Mhm. Ja jestem w momencie, kiedy właściwie dochodzę do takiej zmiany w życiu, do odblokowania pewnej kreatywności, która zawsze we mnie buzowała. Praca z ciałem, praca z głosem, z innymi, warsztaty, ale też wielkie, cudowne improwizacje, wspaniałymi ludźmi. To jest cudowne, to mnie karmi, to mnie wzmacnia, to też myślę, że niesie dużo cudownej, pięknej energii, bo też chodzi o to, żebyśmy potrafili przejść przez życie z pasją, z radością, wyrażając siebie tej najpiękniejszej boskiej esencji tak naprawdę, w której zostaliśmy stworzeni. I tego właściwie wszystkim życzę. Ale może tyle o mnie. Tak. Pięknie. O, deszcz. Teraz już mocniej pada. Czym jest dla Ciebie życie? Życie tak naprawdę jest dla mnie podróżą. Podróżą do poznania natury rzeczywistości, ludzi, siebie. To jest tak naprawdę poszukiwanie głębszego sensu w tym, co jest na co dzień tak naprawdę. To jest odkrywanie naszego połączenia w ogóle z nieba i ziemi, tej duchowości, którą w sobie mamy, tej wielowymiarowości. Dla mnie życie jest przekraczaniem takiego schematu też, który gdzieś społecznie nam został narzucony. To jest dążenie do głębi, do pełni, do szczęścia, harmonii, do tego, aby też nam wszystkim lepiej się żyło, działo. Każdy z nas jest ważny, potrzebny,
a każdy z nas dodaje indywidualną, cudowną, niepowtarzalną jakość do całości, ponieważ no to my tworzymy tą energię na Ziemi, to jak się dzieje, w jaki sposób wszystko funkcjonuje. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tutaj mi się też wzięli tą odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje czyny, ale też za to, co nam wibruje w sercu tak naprawdę, czym żyjemy, co emitujemy do siebie nawzajem. To jest niezwykle istotne i sama doświadczam tak naprawdę na co dzień takiego sprzężenia zwrotnego właśnie. To, co we mnie w środku gra, jakie mam nastawienie do pewnych rzeczy, czy coś czuję, czy coś, w coś inwestuję dobrą energię, no to dostaję taki sam zwrot. No bo tak jak pewnie dużo z nas wie, no energia podąża za uwagą i rzeczywiście tak jest i bardzo ważne jest, żebyśmy w tych czasach też to poczuli, zrozumieli, że ta transformacja, która się odbywa teraz w rzeczywistości, zależy bardzo mocno od nas, od tego, jaką wibrację emitujemy w sercu, co czujemy, czy pozwalamy sobie na eskalowanie pewnych rzeczy niepożądanych, czy też właśnie staramy się tak naprawdę o to, żeby ten mrok, który się pojawia, żeby został zaabsorbowany przez światło, bo to jest chyba taka najpiękniejsza ścieżka, którą też pokazał nam wiele nauczycieli duchowych, między innymi Jezus i inne niesamowite istoty, których pojawienie się na Ziemi było bardzo ważne, którymi możemy się inspirować. I też no jakby takie moje przesłanie w ogóle a propos postawy życiowej, myślę, że jest takie, żeby zawsze pamiętać o tym, że ogień ognia nie zgasi i eskalowanie, czy jakby tworzenie takich sytuacji, które jakby są odpowiedzią na zasadzie walka na walkę, nic nie wniesie tego. O tym się już cała nasza cywilizacja przekonała tak naprawdę przez tysiące lat. Tak. Dlatego ten ogień, myślę, że można obmyć z miłością tą właśnie wodą, tym żywiołem, tak naprawdę, mówiąc tak już metaforycznie. Ważne jest to, żebyśmy poczuli, jak bardzo jesteśmy powiązani ze sobą, żebyśmy zadbali o to, czym emanujemy, żebyśmy też poczuli, że nasz wkład w codzienność jest bardzo ważny, istotny, żebyśmy odkrywali swoją ścieżkę serca, co jest dla nas dobre, co kochamy, co potrafimy, bo to stworzy tak niesamowitą wartość dodaną dla wszystkich. No, i to, co tak naprawdę dzielimy z innymi, to się mnoży. To jest takie moje chyba przesłanie też i do siebie, i do nas wszystkich. No i myślę, że to jest taka esencja tego, co chciałabym powiedzieć. Już mogłabym jeszcze mówić dużo. To takie mam pytanie. Jak kochać drugie osoby? No to jest ważne pytanie. Jak kochać? Tak naprawdę, no to myślę, że już wielu z nas wie, ale trzeba to poczuć. Najpierw trzeba pokochać siebie, poczuć się, że jest się ważnym, istotnym. Czasami przejść przez pewien ból w sercu, pozbyć się pewnych zranień, przekonań. I też w drugim człowieku tak naprawdę właśnie widzieć to piękno, ten czysty potencjał boski, który każdy z nas ma. To jest bardzo ważne, żeby umieć spojrzeć z akceptacją, z tak naprawdę takim zainteresowaniem, taką uważnością na tą drugą istotę, która przynosi nam zawsze jakiś przekaz. To też nie bez przyczyny się spotykamy tak naprawdę w danej przestrzeni z daną osobą. Często też tworzą się pewne lustra, że osoba, którą spotykamy, ona nam pokazuje pewne rzeczy, co tak naprawdę z nami rezonuje, co nie, ale też
czy czegoś nie akceptujemy, czy coś akceptujemy, czy to jest kontakt tak naprawdę dwóch istot jest niesamowitą lekcją dla ich obojga i często jakby dusze się spotykają, żeby tak naprawdę nauczyć się miłości. I wpuszczania w światła w mrok, nie walczenia z pozycji ego, no bo walka z pozycji ego jeszcze niestety nic dobrego nie wniosła. To jest pozostawanie na zasadzie tylko jakby schematów myślowych jest drogą donikąd. Ale otwarcie serca, miłość to otwarcie serca, to zrozumienie, to tak naprawdę poczucie takiej jedności, ale jednocześnie oczywiście z szacunkiem dla tej drugiej istoty, że jesteśmy połączeni, ale każdy ma też swoją ścieżkę, żeby nie zmieniać nikogo na siłę, żeby też nie forsować swoich rozwiązań, bo każdy ma swoją indywidualną, że tak powiem, sygnaturę, swoją ścieżkę serca, swoje przeżycia, swoje lekcje. Ten szacunek i zrozumienie i taka umiejętność spojrzenia na to w sposób taki uważny, akceptujący i miłujący, no to jest chyba takie najważniejsze moim zdaniem przesłanie do tego, aby móc kochać, bo miłość to nie błyskotki, to nie tylko wymiana, tak, na zasadzie takim ja dam tobie to, ty mi to, prawda, i dopóki jest dobrze, to płynie, to jest w porządku, a jak coś się zepsuje, to następny partner, tak, to pamiętajmy, żeby unikać takiego podejścia, bo czasami trzeba popracować nad tą miłością, żeby ona mogła zajaśnieć w sercu, żeby mogła się przejawić. To czasami trzeba przejść przez pewien ból i pozbyć się też takich no, trucizn umysłu, bo w zasadzie można by rzec, prawda? I wejść w tą uważność na siebie, na drugą osobę, co się dzieje, co ja czuję w ciele, co ta druga osoba czuje, co tak naprawdę mówi do mnie jej serce, a nie co słyszę z poziomu głowy, tylko umysłu, prawda? Bo jesteśmy istotami wielowymiarowymi tak naprawdę i komunikujemy się na różnych poziomach i jeżeli chcemy rzeczywiście kochać siebie tak głęboko, no to tutaj trzeba zejść do serca tak naprawdę, do czucia. I niech serce prowadzi umysł, a nie odwrotnie. To tak w skrócie. Okej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję za goszczenie swojej przestrzeni. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Było bardzo miło Was poznać na tym pięknym przestrzeniu. Mi również. Pozdrawiam wszystkich też oglądających i życzę dużo światła i miłości w sercu. I wzrastajcie. Dziękuję Wam również. Widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję. Dziękuję.